Witajcie kochani w kolejnym czwartkowym vlogu, czyli takim dłuższym biblijnym nauczaniu. Aura znowu zimowa, w sumie mamy styczeń, więc nic dziwnego. Zapraszam Was bardzo serdecznie, twórzcie swoje Biblie razem ze mną, chwyćcie coś do pisania, bo dobrze jest pisać swoje wnioski, żeby coś nam zostało po samym czytaniu. Zapraszam. Czasami czujemy się tacy bardzo, bardzo zmęczeni, bardzo samotnieni, bardzo tacy biedni, po prostu biedni jesteśmy. Jesteśmy obciążeni różnymi problemami, obowiązkami i czujemy się słabi, tak? Zazwyczaj czujemy się bardzo słabi i wydaje nam się, że kiedy żyjemy z Bogiem, to są jeszcze takie dodatkowe wymagania, które Bóg stawia przed nami. I nie wiem jak Wy, ale czasami ja czuję, że to jest takie zbyt okrutne, zbyt straszne, że dla normalnego człowieka to nie jest do uniesienia. I wtedy zawsze przypomina mi się historia Eliasza, który dopiero co odniósł wielkie zwycięstwo, pokonał proroków Baala, spuścił ogień z nieba. Przez jego odwagę, przez jego przyznanie się do Boga, Boża moc się zamanifestowała. Ale za chwilę usłyszał, że Jezebel, który rządziła wtedy, była władczynią i miała moc, żeby go uśmiercić, właśnie wysłała posłańców po to, żeby go dopaść. I dziwna sprawa, Eliasz w tym momencie czuje wielką słabość. Być może te emocje, być może ta adrenalina z jego zeszła, dopiero co to wielkie zwycięstwo odniósł, ale teraz już nie pamięta, że Bóg jest tak wielki, że jest w stanie go ochronić, tylko zaczyna uciekać, aby ratować swoje życie. I czuje się taki biedny. I czuje się właśnie taki opuszczony. Zaczyna Bogu nawet troszeczkę tutaj narzekać. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, mamy tą historię i od 4 wersetu do 8 sobie przeczytamy. A sam poszedł na pustynię na jeden dzień drogi, a gdy tam doszedł, usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. I tak sobie myślę, to jest budujące, wiecie, to jest naprawdę budujące, że nawet wielcy prorocy, Eliasz to był ten prorok, który został wzięty żywcem do nieba później, który, żywcem to niedobrze brzmi, ja wiem, że to niedobrze brzmi, ale wiecie, no on był blisko Boga, on dokonywał wielkich rzeczy. Eliasz reprezentował tutaj tą proroczą część Bożego planu zbawienia, tak jak Mojżesz tą prawną, opartą na prawie, to Eliasz tą proroczą. I teraz widzimy tego człowieka, który dokonywał tak wielkich rzeczy, który tak dobrze słyszał Boży głos, który był tak posłuszny, który był tak bezkompromisowy. Widzimy go w momencie słabości. I to jest budujące, wiecie, bo to pokazuje nam jego nie jako takiego świętego, idealnego człowieka, który nie miał żadnych problemów, ale zwykłego człowieka, który był używany przez Boga i miał chwilę słabości, miał chwilę załamania, miał chwilę, że czuł się do niczego, że niczego nie dokonał, że niczym się nie wyróżnia. I widzimy go tutaj takiego skulonego, biednego, uciekającego, biednego Eliaszka. I czytamy dalej. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem. A wtedy anioł odotknął go i powiedział mu: wstań, jedz. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek pieczony na węgielkach i dzban wody. To zrobię taki osobisty wtręt. Mój mąż by tutaj oczywiście zauważył, że to było świetne jedzenie. Bardzo pociągające dla mnie by było, ponieważ ja uwielbiam suche placki. Wszelkiego rodzaju placki bardzo lubię. Jadł więc i pił i znowu się położył. Anioł Pana wrócił ponownie, dotknął go i powiedział: wstań i jedz, bo masz przed sobą daleką drogę. Wstał więc, jadł i pił i szedł dzięki mocy tego pokarmu 40 dni i 40 nocy aż do Chorebu Góry Boga. Bóg wie, że jesteśmy słabi. Wiecie, on to widzi i nie musimy udawać jakichś bardzo mocnych przed Nim, bo wie, że jesteśmy pyłem, prochem. Wie, jak nas stworzył. Wiemy, że wyczerpują nam się ci siły fizyczne, emocjonalne. I nie ma pretensji tutaj do Eliasza. Tutaj nie ma jakiejś rozmowy: Eliaszu, zawiodłeś mnie. Dlaczego się tak użalasz nad sobą? Dlaczego tutaj się nie weźmiesz w garść, Eliaszu? Bóg przysyła pomoc, kiedy jesteśmy słabi. Bóg przysyła pomoc. Przysyła swoich aniołów, tak jak aniołów przysłał do Jezusa na pustyni, kiedy Jezus toczył bój duchowy z diabłem. Bóg przysyła pomoc, kiedy jest nam potrzebna. I daje nam ze swojego pokarmu, daje nam coś takiego, co jest w stanie nas potem przeprowadzić przez bardzo intensywny czas.
przypadku Eliasza to było 40 dni, 40 nocy, kiedy on szedł bez odpoczynku, sobie wyobrażacie, to było ponadnaturalne. To nie jest tak, że Eliasz się najadł i po prostu długo szedł. Nawet jeżeli nie wiadomo, jakby się najadł normalnego jedzenia, to by nie dał rady, po prostu by nie dał rady. Człowiek musi pić, człowiek musi spać w międzyczasie, a sam posiłek by nie wystarczył. Eliasz został podniesiony w ponadnaturalny sposób i Bóg wysłał mu swoją pomoc. I myślę, że ta historia została napisana dla nas, kiedy właśnie po pierwsze czujemy się tacy słabi albo się użalamy nad sobą, bo mieliśmy trudny czas i wydaje nam się, że jesteśmy sami jedni i nie ma żadnych innych Bożych proroków ani Bożych dzieci na świecie, tylko zostaliśmy ostatni. Może jesteśmy bez wspólnoty, może zostaliśmy odrzuceni, może sami żeśmy się poczuli odrzuceni. Nie chcemy kogoś rozczarować, bo przecież jesteśmy wielkimi Bożymi mężami, kobietami. I jest nam wstyd, może jest nam wstyd, może nie czujemy się zbyt pewnie w swoim powołaniu, nie wiemy, co będzie w przyszłości. Owszem, doświadczyliśmy wielkich rzeczy, ale boimy się, co będzie dalej. I to jest normalne. Chcę powiedzieć, że to jest normalne, że takie stany przechodzą wszyscy. Wszyscy, najwięksi chrześcijanie przechodzili takie stany. I Bóg ma na to pomysł. Bóg przysyła aniołów ze swoim ponadnaturalnym jedzeniem, ponadnaturalnym pokarmem, który pozwoli nam nie tylko przetrwać, ale przejść do następnego okresu swojego życia, który znowu jest ponadnaturalny, tak? Bo u Eliasza to wyglądało tak, że Bóg go natchnął odwagą, dał mu zrozumienie spraw, które się dzieją w Izraelu. Widział, że dzieje się nieprawość, że ludzie zaczęli czcić Baala zamiast Boga Jahwe, zaczęli mnożyć sobie proroków i jakichś kapłanów i ten diabelski kult zaczął się szerzyć w Izraelu. I Eliasz stanął po stronie Boga bardzo zdecydowanie. Tak naprawdę ryzykował życiem. W tym momencie ryzykował życiem. W jednej chwili można było go zabić, ale on stanął po stronie Boga. I w ponadnaturalny sposób Bóg spuścił ogień z nieba na jego ołtarz, żeby pokazać wszystkim, że istnieje prawdziwy Bóg, który żyje i który działa, a nie jest jakimś bożkiem, ponieważ prorocy Baala, kapłani Baala zaczęli wołać do swoich bożków i tam się nic nie działo. A Bóg nasz prawdziwy przyszedł i pokazał swoją moc w ogniu. Także została strawiona ofiara, pomimo tego, że ołtarz był polany wodą. Wiecie, to było coś niesamowitego. I to był wielki okres w życiu Eliasza, wielkiej odwagi, wielkich cudów, znaków. Potem było to zwątpienie, to wycofanie się, ta słabość, ale Bóg posila Eliasza, żeby znowu wkroczył w taki okres, gdzie Bóg będzie go ponadnaturalnie używał. I Eliasz zaczyna iść na moc tego posiłku przez 40 dni, przez 40 nocy. Potem czytamy w tej historii, że Bóg nie tylko go wsparł, nie tylko go odżywił, nie tylko pozwolił mu pójść dalej, ale Eliasz przechodzi dalej do następnego etapu swojego życia, który tak naprawdę jest jeszcze bardziej znaczący, ponieważ Bóg spotyka się z nim osobiście i Eliasz może go doświadczyć w powiewie, delikatnym powiewie wiatru. Tak więc, wiecie, to jest plan Boga dla nas, żeby nas prowadzić z chwały w chwałę, żeby Jego potęga, która się objawia w naszym życiu, się manifestowała jeszcze bardziej. Ale czasami to się nie dokonuje w taki liniowy sposób, tak, że po prostu coraz bardziej, coraz wyżej, tylko takimi skokami, albo nawet robimy 4 kroki do przodu i 2 do tyłu. I znowu 4 do przodu i 2 do tyłu. I jak sumujesz to wszystko, podzielisz, średnia arytmetyczna tutaj wyjdzie, to są 2 kroki do przodu cały czas. I czasami ludzie nas widzą w takich momentach załamania, wycofania, słabości i myślą, no tak, takie rzeczy wielkie robił, a teraz no popatrzmy, co się z nim stało. Możemy nawet sami siebie tak oceniać. Co jest ze mną? Przecież kiedyś byłam taka pełna wiary, taka pełna optymizmu, prowadziłam innych ludzi, pomagałam innym, a teraz sama liżę swoje własne rany. Co się ze mną stało? Chcę ci powiedzieć, nie trać ducha, nie załamuj się sobą, to jest normalne, to jest ludzkie, że nasz rozwój przebiega właśnie tak skokowo, że mamy okresy trudniejsze,
że mamy wątpliwości, że czasami się wycofujemy, potrzebujemy przemyśleć pewne rzeczy. Czasami zastanawiamy się, czy to wszystko, co przeżyliśmy z Bogiem, to była prawda, czy żeśmy sobie czegoś nie wmówili. Myślę, że jakby Bóg to wszystko rozumie i posila nas właśnie w tym trudnym okresie. Mówi, jedz, zjedz ten placek, zjedz ten placek, wypij ten dzban. Weź ode mnie pokarmu. I my wiemy, co to znaczy. To jest pokarm, który daje nam Jezus Chrystus. To jest Jego Słowo, które kiedy my konsumujemy, kiedy my spożywamy, kiedy my żywimy się tym, co On nam daje, ponad naturalnym Słowem od Boga, to nam daje siłę, żeby iść dalej, żeby przejść ten okres i w kolejnym etapie swojego życia spotkać się jeszcze bardziej z naszym Bogiem, jeszcze bliżej być Niego. Tak więc, jeżeli teraz jesteś właśnie w tym czasie pomiędzy tym najtrudniejszym czasem, czasie słabości, to nabierz ducha. Nabierz ducha, niech zbudzi ciebie anioł, niech twoje serce będzie czujne na głos Ducha Świętego, który pobudza cię do tego, byś jadł i pił, byś jadł i pił Boże Słowo, byś odżywiał się tym, co Bóg nam daje jako pokarm. Żebyś nie poddawał się, tylko skupił się na jedzeniu i wstąpią w ciebie siły ponownie, tak, że przejdziesz, przebiegniesz ten wielki dystans, tak, żeby spotkać się ze swoim Bogiem, tak, by stanąć z Nim twarzą w twarz, by doświadczyć Go jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Nie załamuj się, Bóg jest z tobą, Bóg widzi twoje słabości, Bóg się tym nie załamuje, Bóg ma na to odpowiedź, ma pokarm, który ciebie wzmocni i będziesz oglądał Bożą chwałę. I będziesz się jeszcze cieszył, będziesz wspominał ten cały okres z taką refleksją głęboką i radością, która ci pozwoli również podnosić tych, którzy przechodzą teraz trudny czas. Będzie to doświadczenie, które będzie błogosławieństwem również dla innych, którzy być może opadli z siły, wydaje mi się, że już tak zawsze będzie. Nie, tak nie będzie zawsze. Bóg po prostu prowadzi cię dalej, wyżej, bliżej siebie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Pomimo tego, że jest zimno, to jednak obejrzałeś, zobaczyłeś, usłyszałeś. Mam nadzieję, że zapisałeś jakieś wnioski. Niech to wszystko służy tobie ku zbudowaniu, ku jeszcze głębszej relacji z naszym Tatą w niebie. Do zobaczenia, trzymaj się, z Panem Bogiem.